OK, widzę moją prezentację, także mogę zaczynać. Tematem jest Python 3.10. W skrócie oczywiście to strzał w dziesiątkę. W dziesiątkę dlatego, że jest 3.10 i tylko dlatego napisałem, ale też wydaje mi się, że są pewne zmiany, które się pojawiły, w sumie nowości, bo na tym będę się głównie skupiał, które pojawiły się w Pythonie. No i chciałem wam przybliżyć, jak to będzie wyglądało, jak to już wygląda w zasadzie, bo Python 3.10 już się pojawił. Też odniosę się do tego, czy warto już używać tego Pythona, gdzie on już jest wspierany. No i tyle. Był oczywiście wstęp, gdzie mówiłem wcześniej o sobie. Po lewej stronie widzicie mnie razem z kieliszkiem, który był takim dodatkiem na PyConie polskim w 2018 roku. Tam miałem swoją prelekcję, gdzie oczywiście nic prawie nie działało, ale potem już się udało uratować prezentację. Aktor i piątki po deployu. O piątkach po deployu już słyszeliście wcześniej, gdzie mówiłem o podcaście i vlogu, na który serdecznie zapraszam. Aktor, myślę, że jako jedna z nielicznych osób w branży IT mam swój profil na Finwebie, ponieważ 21 lat temu grałem w filmie. Jak kiedyś oglądaliście Koniec świata u Nowaków, to bardzo fajnie, to tam byłem ja. Pracuję na co dzień w firmie Merrick Studio. Firma Merrick Studio to jest software house, który mieści się w Poznaniu. Pracujemy i zdalnie, i na miejscu. Można dowolnie, jak kto chce. Rekrutujemy na Pythona, na Javę i frontendowe technologie, czyli React, Angular i Vue. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to serdecznie zapraszam. Ja aktualnie zajmuję się rekrutacją na software architektów. Także jeżeli ktoś czuje się na siłach, żeby być software architektem, to również zapraszam. Każdą prezentację zawsze staram się robić tak, żeby nie była poważna. Poważne rzeczy są na studiach. Tam bawimy się w akademickie rzeczy, dlatego tam za długo nie byłem. Po prostu nie pasowałem do tego, myślę, wydaje, że grona. No i zawsze staram się do każdej prezentacji wrzucić jakiegoś mema, coś, co by was rozśmieszyło, bo jest przecież godzina 11:06, a wy w tym czasie już zaczynacie szukać, co tam na pyszne zamówić sobie na obiad. Więc propozycja moja jest taka, będzie mniej więcej 35 minut prezentacji, gdzie przez 25 minut musicie się skupić, a przez 5 minut myśleć. Więc jeżeli dacie radę, to myślę, że będzie ok. Coś śmiesznego, więc trzeba zacząć od JavaScriptu. Jak sobie zobaczycie, że w JavaScriptie z jedynki, która jest w stringu, dodamy jedynkę, która jest intem, dostaniemy 11 w stringu. Jeżeli do jedynki w stringu odejmiemy jedynkę, która jest intem, będziemy mieli 0. I z tym was chciałem zostawić. Możecie się zastanowić, dlaczego tak jest. Ale żeby nie było, że tylko uderzam we frontend, to chciałem wam pokazać coś, co jest w Pythonie. Oczywiście tutaj odpowiedzi wam nie dam, dlaczego tak jest, ale jeżeli znacie wyjaśnienie tego, to możecie powiedzieć. A ja już tłumaczę, o co chodzi w tym kodzie. Python 2 i przypisujemy sobie stringa Python 2. Do zmiennej bad przypisujemy Python 2. I sprawdzamy, czy Python 2 is bad i mamy true. Jeżeli zrobimy Python 3 i wpiszemy Python 3.10 z kropką i bad, Python 3.10 i mamy false. I teraz się zastanawiacie, no dobra, ale o co tu chodzi w ogóle? Czy to są dwa te same stringi? No to teraz was z tym zostawiam. Nie będę wam na to odpowiadał. Jeżeli ktoś zna odpowiedź, to może pisać w komentarzach. Chętnie bym usłyszał odpowiedź na to pytanie. Dobra, i idziemy sobie dalej. Możecie sobie robić w tym czasie szybko screena. Jak zrobiliście, to lecimy. Żeby powiedzieć o tym, co jest w Pythonie 3.10, to chciałbym wam pokazać, co było w poprzednich wydaniach. Oczywiście w bardzo dużym skrócie, żeśmy mieli ogląd sytuacji na to, jak to wcześniej wyglądało i żebyście mieli porównanie, czy te zmiany są duże, czy nie. Nie wiem, jakich mam tutaj teraz aktualnie odbiorców, czy to są osoby, które zaczynają przygodę z Pythonem, czy osoby już bardziej doświadczone, czy w ogóle jakieś wyjadacze, którzy będą zaraz wytykać mi tutaj błędy w prezentacji, także wszystkich zapraszam do tego szybkiego przejścia. Mieliśmy Pythona 3.8, oczywiście zaczynaliśmy od Pythona
jedynki, wcześniej tam nie będziemy tego w ogóle poruszać. Python 2.7 już nie jest wspierany, oczywiście w niektórych projektach gdzieś tam zawsze może się pojawić, więc warto wiedzieć, co tam jest i czym się on różni od trójki, to na pewno. A mieliśmy Pythona 3.8 w 2020 roku i wtedy później pojawił się Python 3.9. Wydawanie tych wersji, tam jest błąd, bo tam powinien być 2019 Python 3.8. To już można wytykać ten błąd, że się pojawił. Chyba albo miałem to zostawić dla spostrzegawczych, żeby napisali. I plan jest taki, żeby wydawać wersję Pythona co roku, żeby to było coś, co jest regularne i przewidywalne tak naprawdę dla społeczności i osób korzystających z tego. No i mamy teraz październik, gdzie pojawił się Python 3.10 i to jest najnowsza aktualnie wersja. Mamy już 3.11 oczywiście alfę. Jak tylko jeszcze zwrócę uwagę, jeżeli pojawia się beta, to musicie pamiętać, że wtedy już nie pojawiają się żadne nowe feature'y, a pojawiają się tylko łatki do tego. Fajnie zaznajomić się z tym, jak są wersjonowane niektóre języki czy frameworki na przykład. Python 3.8, to co było tutaj takie dość istotne dla mnie na przykład i ułatwiające, f-stringi pojawiły się oczywiście w Pythonie 3.6, ale f-stringi z równa się. To jest coś takiego, co daje nam możliwość debugowania takiego, czyli jak widzicie, zrobię sobie user równa się w klamrowych nawiasach, poprzedzając oczywiście tego stringa całego f, literką f, i widzimy jako nazwę zmiennej równa się i wartość, którą przyjmuje ta zmienna. Także bardzo przydatne do debugowania. Assignment expressions oczywiście było, czyli że w trakcie tego robienia ifa warunku możemy sobie przypisać daną zmienną. I to jest bardzo fajna rzecz. Nie wiem, czy wiele osób z tego korzysta, ale jak zaraz sobie zobaczycie, co się pojawiło w 3.10, to myślę, że Was to mocno też zaciekawi. Python 3.9, czyli coś, co było niedawno. Mieliśmy dictionary merge i update operators, gdzie mogliśmy sobie łączyć te nasze dicty, słowniki, tak, i mogliśmy je sobie aktualizować, więc w łatwy jakby sposób za pomocą pipe'a, czyli pionowej kreski. Możecie sobie zrobić teraz screena, żeby potem zobaczyć, co tu się różni, ale po prostu łączymy jedną z drugą i wartości będziecie widzieć, które są z X-a, a które z Y-a, i w ten sposób myślę, że szybko zrozumiecie, na czym to polega. Dobra, przechodzimy do tematu Pythona 3.10. Widzę, że 5 minut i udało mi się do tego przejść. Nawiasowe konteksty. Po lewej stronie widzicie coś, co było wcześniej, czyli jak można było to robić w Pythonie 3.9 i pozostałych, czyli robimy with kontekst menadżery, to coś, co w skrócie szybko mówiąc, to jest coś, co w ramach tego with będzie się działo, na przykład często jest wykorzystywane przy otwieraniu plików i tak dalej, żeby trzymać ten kontekst. No i tutaj mieliśmy to, że robiliśmy to bez nawiasów, a teraz w nowej wersji, to co widzicie po prawej stronie, mamy tak, że robimy to w nawiasach. Oprócz tego możemy definiować kolejne, wywoływać kolejne konteksty, kontekst menadżery, i możemy je oczywiście też zapisywać jako jakieś konkretne potem zmienne i tak dalej. Więc myślę, że dla projektów, gdzie jest to bardziej złożone i chcemy wykorzystać kilka kontekst menadżerów, to jest to bardzo, bardzo fajne. Oczywiście będziecie mogli sobie sprawdzić, oczywiście Pythona 3.10 możecie pobrać, to sobie na końcu do tego przejdziemy. Komunikaty błędów. Nic, co ludzkie, nie jest nam obce, a błędy oczywiście nie są nam obce, ponieważ są ludzkie. Więc wymyśliłem to teraz, nie przygotowywałem się do tego wcześniej. Lepsze komunikaty błędów. Otóż mamy takiego dicta, gdzie na przykład zapomnieliśmy o tym, żeby zamknąć nawias klamrowy, i jak widzicie w poprzedniej wersji Pythona, taki komunikat błędu pojawiał się przy równa się for, czyli w drugiej linijce. A my dobrze wiemy, że ten błąd jest w linijce pierwszej, bo to tam popełniliśmy. To nie jest problem z linijką kolejną, tylko z tą poprzednią. No i teraz to, co jest w Pythonie 3.10, to jest to, że te błędy jednak są bardziej precyzyjnie obsługiwane i nam przekazywane. Czyli tutaj w tym przypadku widzimy, że jest informacja o tym, że znak klamrowy nie został zamknięty. I wtedy łatwiej będzie to zrobić. Myślę, że to jest dość duża
zmiana. Wy teraz sobie powiecie, a dobra, Miłosz, mówisz o jakichś pierdołach, przecież tutaj nawias klamrowy to zawsze zamykamy i to już ideę robi i tak dalej. Wiem, że się zdarzają takie sytuacje i to jest dość pomocne. Tu mamy przykład tego, że nie mamy na przykład wzięty w nawias tego, co jest z range'a zwracane i tak dalej, więc możemy to sobie dużo lepiej wskazywane to jest, co to jest błędem. Tu kolejny przypadek tego, to już jest, jak jest w nowej wersji, czyli że mamy ifa i widać, że normalnie w poprzedniej wersji byśmy mieli to, co dotyczy kolejnej linijki, a niekoniecznie tego, co tutaj teraz jest. A tutaj w tym przypadku mamy pokazane, że błędem jest to, że nie mamy dwukropka na końcu, że jest spodziewany taki dwukropek właśnie. Kolejna sytuacja z tym, czy takie propozycje w ogóle są tego, co powinniśmy zrobić, że Python stara się przewidywać to, co my chcemy tam zrobić. No i wiadomo, są te rzeczy powtarzalne w jakiś sposób i tutaj robiąc takie, korzystając z takiej funkcji zip na przykład, to powinniśmy to wziąć czy w nawiasy, czy coś innego z tym w ogóle zrobić. Tutaj kolejny przykład tego, że OK, przy tutaj definiując słownik, mamy x jedynkę, y dwójkę i z trójkę i przy dwójce zapomnieliśmy przecinka. No i tutaj mamy informację o tym, że właśnie przy dwójce ten przecinek powinien być. Jest to mega fajna sprawa. Oczywiście korzystając z jakiejś idei i tak dalej, to już macie wcześniej to też ogarnięte, ale teraz będzie to mogło być prosto z Pythona taka informacja przy wykonaniu oczywiście. Tutaj mamy informację o tym, że w nawiasy powinny być brane wyjątki, które próbujemy sobie złapać, no bo to jest też częsty błąd, jak ktoś wypisuje kilka, to w zasadzie to nie wie, czy jak zrobi nawias, czy zrobić bez nawiasu i tak dalej, to tutaj od razu mamy podpowiedź do tego. Tutaj wskazywanie też tego, gdzie właśnie powinien być dwukropek, a po dwukropku nie ma na przykład wartości i tak dalej. W kolejnym przykładzie od linijki 12 do 16 mamy 12 do 14 w zasadzie. Mamy przykład tego właśnie, że powinien być, mamy klucz, a nie mamy na przykład wartości, więc możemy to łatwo wyłapać. Tutaj kolejna rzecz, że nie mamy accepta na przykład w try'u naszym, że go pominęliśmy, a powinien się gdzieś znaleźć, lub finally oczywiście. Co tu dalej jeszcze? Tutaj jeżeli robimy porównanie, czyli jeżeli robimy ifa na przykład, a pomylimy się, dość często spotykane błędy raczej u osób początkujących, ewentualnie osób, które piszą w różnych językach i już potem im się trochę myli, jak to w ogóle powinno być, albo robią po nocy i wpisali jedno równa się, to przypisują coś do czegoś, a to jest oczywiście tutaj błąd w tym przypadku. Pamiętajcie, że w ifie, gdybyście chcieli przypisać, to z dwukropkiem trzeba jeszcze to zrobić. No a tutaj podpowiada nam, że jednak podwójne równa się trzeba by było zrobić. Oczywiście w JavaScriptie powiedzą, że zaraz trzy razy równa się trzeba zrobić. No i tutaj o f-stringach, że nie możemy używać na przykład gwiazdki. Co jeszcze? Tu mamy kolejny przykład tego, że powinno być wcięcie, a tego wcięcia przy ifie nie mamy, czyli linijka druga i trzecia. Jak widzicie, trzecia linijka powinna być wcięta. Oczywiście, jak dobrze wiecie, w Pythonie wcięcia są bardzo istotne, tak żebyśmy mogli to czytać pięknie i było mocno czytelne. Tutaj fajna rzecz w ogóle, której nie było wcześniej ani... Znaczy widziałem w zasadzie oczywiście w innych językach, ale to pojawiło się dość... Ja używałem na przykład czegoś takiego w Shellu, gdzie podpowiadało mi, jak zrobiłem jakąś literówkę i tak dalej, to podpowiadało, co ja miałem w ogóle na myśli, a może to jednak będzie właśnie to. I tutaj named tuple to właśnie to jest to, że tutaj mamy literówkę. Tutaj ktoś... tupu wpisał przez u zamknięte chyba, tak mi się wydaje, że tak chciał być, chciał zrobić. Tutaj oczywiście to chyba bardziej jest, nie wiem, nie znam się, niemiecki miałem w podstawówce, ale brzmi to na jakieś niemieckie słowo, gdzie ktoś by zrobił literówkę, to może dla osób, które pracują w jakichś niemieckojęzycznych projektach będzie to przydatne, gdy przy zmiennych by definiowali zmienne w języku niemieckim. Nie wiem, czy tak robicie, czy nie, ale będzie to przydatne, bo tutaj pokażę Wam, że jest literówka
i co mieliście na myśli, bo to normalnie wszystko do tej kropki, tutaj w tym name error, było wcześniej, ale nie było did you mean i podana informacja o tym, jak ta zmienna mogłaby się właśnie nazywać, bo może o takiej myśleliśmy. Nowy typ operatora union, to co było trzeba robić wcześniej, czyli jakieś typowanie, jeżeli o to chodzi, no to wcześniej mieliśmy taką sytuację, że trzeba było używać union, czyli importować go zawsze za każdym razem i podawać, że ok, może to być int, może to być float i zwracamy sobie inta lub floata. Tutaj ten zapis w Pythonie 3.10 jest dużo ładniejszy, dużo czytelniejszy. Wystarczy, że tylko zrobimy pipe i mamy int, mamy float i też przy zwracaniu. Także bardzo, bardzo fajna sprawa, dużo poprawi czytelność i nie będzie zbędnych importów. Tu kolejny przykład tego, że jeżeli robimy is instance, czyli funkcja, która sprawdza, czy to, co podajemy, jest instancją tego, co jest w drugim argumencie, to tutaj możemy też sobie to właśnie wykorzystać. Więc bardzo, bardzo fajne. Tu oczywiście będzie true. Structural pattern matching to jest coś, co jest bardzo istotne. Chciałem w ogóle się na tym mocno skupić, ale żeby do tego przejść, chciałem pokazać, jak to w ogóle wygląda w innych językach. Jako że moje stanowisko jest Head of Technology, więc powinienem w sumie znać się na różnych technologiach, to chcę się tu właśnie pochwalić, że wiem, jak w PHP wygląda switch i case. PHP w ogóle używałem bardzo dawno temu. No i tak wygląda switch i case. Jak ktoś nie wie, tu chodzi o to, że mamy to, co jest pod zmienną $i, sprawdzamy, jeżeli jest równe temu, co jest case 0, czyli jeżeli jest równe 0, to wtedy robimy sobie echo, czyli ten nasz Pythonowy print i później jest break, czyli przerwanie tego, co jest dalej. No i tak dalej, i dalej. To jak wygląda w JavaScriptie. Oczywiście tu console logi pokazane jako przykład tego, co może być. Case'y można oczywiście łączyć. Na końcu mamy defaulta, więc tak to wygląda w JavaScriptie. Tak wygląda w Javie, nie mylić z JavaScript oczywiście, Java to Java. No i tutaj mamy porównanie tego, też bardzo prosta sytuacja. Ogólnie switch i case sam w sobie się nie różni pomiędzy językami. Różnić się może tutaj w tym przypadku akurat to, czy mamy, jak printujemy teraz to, co tutaj jest pokazane, nie? Ale sam switch case się od siebie nie różni. A switch case w Pythonie? Switch case w Pythonie oczywiście aktualnie wygląda tak, czyli mamy ify, mamy elify i sprawdzamy sobie wszystko po kolei i tyle. Print dupa na końcu oczywiście musi być. No dobra, ale mamy teraz, to jest świeży mem, który znalazłem w internecie dzisiaj rano, mamy match, czyli coś, co bym w sumie chciał, żebyście zapamiętali z tej prezentacji, że switch i case nie ma go jakby w Pythonie, tylko jest match i case. A dlaczego? Dlatego, że ma to trochę inne podejście i jest, bym powiedział, takim switch case na sterydach trochę. I zaraz Wam to postaram się zaprezentować. To, co właśnie powiedziałem, czyli switch i case, nie jest to match i case. To przykład tego. Pod zmienną status mamy na przykład, nie wiem, wpisane 400, jakiś tam status HTTP niech będzie na przykład i sprawdzamy sobie, jeżeli case, jeżeli status jest równy 400, wtedy zwrócimy bad request, przy 404 zwrócimy not found, a w przypadku tego innego w ogóle błędu niż 400, niż 404, niż 418, będzie to oczywiście zwrócone something is wrong with the internet. Niech się ktoś teraz może przyczepić, że to internet z wielką literą powinien być. A case mamy podkreśnik. Podkreśnik jest tutaj w tym przypadku wildcardem, czyli mamy tam to, że będzie łapało wszystko inne, co jest. Oczywiście takim podkreśnikiem możemy też, tak jest to zmienna, ale znaczy może to być zmienna, ale to zaraz sobie do tego przejdziemy. Mam kolejny przykład tego, co my możemy sobie zrobić w czymś takim. W takim match i case i już będziecie widzieć, że to już nie jest zwykły switch i case z innych języków. Tutaj w przypadku ten point to będzie tuple, czyli kropka, to się chyba nazywa po polsku, gdzie mamy x i y i niech będą to na przykład 0 i 0, wtedy trafi to do case'a pierwszego i będzie wyprintowane origin. Jeżeli będzie 0 i coś innego, tak, wtedy wyprintuje nam to
po prostu y równa się i ta wartość, która jest pod y, czyli to tutaj jest automatycznie tworzone przypisanie do zmiennej, czyli to nie będzie w taki sposób, że nie musicie tutaj robić żadnego dwukropka i równa się i tak dalej, tylko jest to od razu automatyczne. I to jest bardzo istotne, bo zobaczycie później, że może was to mocno zmylić. Jeżeli podalibyśmy jako point 1 i na przykład 0, wtedy trafi to do case'a z linijki 7 i będziecie mieli x równa się 1, tak? I co jeszcze? I case przedostatni tak naprawdę, gdzie będzie to trafiało, gdzie będzie to w ogóle właśnie cały czas tuple, czyli krotka, to wyprintuje nam to x i y. Oczywiście moglibyśmy tutaj wykorzystać przecież x równa się w tych f stringach i wtedy ładnie nie musielibyśmy tego wypisywać x równa się. To tak nawiasem mówiąc do tego, wracając do tego, co było wcześniej. No i case z podkreśnikiem, gdzie coś nie jest po prostu punktem w tym przypadku, czyli nie pasuje do tych wszystkich case'ów, które wcześniej wymieniliśmy. OK, tu mamy przykład tego, gdzie mamy jakiś point i widzimy, że możemy też klasy sobie sprawdzać tutaj w tym przypadku. Podobna sytuacja do tego, co jest wcześniej. Też jeżeli zdefiniujemy sobie w tych argumentach, to te zmienne będą pojawiały się w naszych printach, ale do tego sobie jeszcze dalej przejdziemy. Możemy porównywać oczywiście też listy z zawartością i tak dalej, więc tutaj też jest tych możliwości dużo, dużo więcej. Jak widzicie w linijce 8 wpisaliśmy y1, y2 i możemy sobie od razu te rzeczy wyprintować, czyli te zmienne będą od razu się pojawiały. I teraz sobie pewnie powiecie, dobra, wszystko jest oczywiście jasne. Tutaj też kolejny przykład, jeżeli mielibyśmy takie tuple, która ma jako pierwszy element warning, potem jakiś kod, dowolnie jaki, a potem wpisane 40, na przykład to trafi do trójki, czyli będzie ten print zrobiony. A jeżeli to będzie coś innego, to trafi to do tego podkreślnika, gdzie tam jest i tyle. Więc w sumie proste, nie? Ale teraz jeszcze możemy sobie to bardziej skomplikować. Możemy do tego case'a dodać jeszcze if'a, czyli taki kolejny warunek, który będzie mówił, że jeżeli case taki jest, ale on będzie tylko wtedy, kiedy to, co jest w ifie, będzie zwracało oczywiście true. A to też trochę może nam skomplikować tak naprawdę sytuację. Możemy więcej tych, nie musimy robić kolejnych case'ów jakichś i tak dalej, więc możemy to łatwo sobie trochę z jednej strony skomplikować, a z drugiej strony zrobić to trochę czytelniejsze. Oczywiście jak popatrzycie na to pierwszy raz, to powiecie, że to jest trochę mało czytelne, mało jasne, ale jak poużywacie, to mi się wydaje, że będzie OK. Tutaj mamy przykład tego, co dzieje się w linijka pierwsza i druga. Mam coś, co byłoby wywołaniem tego, czyli w sensie byłoby ten command jako przykład. W przypadku tego pierwszej linijki, czyli gdzie mamy make test, robiąc split to jest funkcja, która dzieli bez podania argumentu, dzieli stringa na podstawie spacji, które są, czyli białego znaku, i wtedy dzieli nam to na listę, która ma elementy stringi w tym przypadku, tak? No i co? I w przypadku case, gdzie make mamy, czyli byśmy wpisali do command samo make, to trafiłoby to do pierwszego case'a, do drugiego trafi już ten kolejny, czyli gdzie mamy case make i cmd. Cmd teraz powiecie, kurczę, ale gdzie jest zmienna cmd? Nie, to jest zmienna, którą my właśnie tworzymy i ona będzie dostępna nie tylko w ramach tego match, tylko już dalej też, poza tym całym matchem. Czyli tutaj sobie akurat printujemy cmd, żeby wyświetlić, czyli jak zrobimy make test, make dupa i tak dalej, wszystko się tutaj też pojawi. Jak wpiszemy restart sam, to będzie też print restarting. Jak wpiszemy rm, na przykład projects i job, rm to jest taka komenda, która mówi o tym, żeby usunąć jakieś elementy w shellu, no to tutaj projects i job, czyli jakbyśmy usuwali czy folder, czy plik, jobs, to będziemy mieli tutaj wyprintowane te właśnie dwa argumenty jako listę. Tam w komentarzu deleting files podałem przykład tego, jakby się to właśnie wyświetliło i jeżeli to nie będzie pasowało do wszystkich innych, to jest case z podkreśnikiem
na końcu. Tu przykład tego, co my możemy jeszcze zrobić. Możemy zrobić ora w tym wszystkim, czyli to, że będzie oznaczenie jako lub, czyli ten command będzie north lub go north. I jeżeli wpiszemy go north, to wtedy trafi to do pierwszego case'a. Jeżeli wpiszemy samo north, to będzie też pierwszy to element. Jeżeli zamiast tego command wpisalibyśmy, nie wiem, get object albo, nie wiem, get car, to wtedy zamiast tego object pojawi się car i możemy picking up car wyprintować. Więc mamy na różne sposoby ten or bardzo ciekawy. Oczywiście możecie to połączyć jeszcze z ifem. Możecie zrobić jeszcze coś innego, czyli w ramach na przykład słownika. Tutaj mamy błąd oczywiście, jak ktoś zauważył, w czwartej linijce zamiast tych przecinków powinny być pipy, czyli pionowe kreski, które mówią o tym, że jest to or. Chodziło o to, że jak wpiszemy go north, go south, go east, go west, to wszystko będzie nam printowało going i podany drugie słowo, które było. I możemy to właśnie przypisać jako zmienną, na przykład tutaj direction i wtedy możemy sobie to właśnie używać dalej. O, widzę fajnie, że dużo literówek zrobię. No dobra, tutaj już chyba literówki nie ma. Tutaj mamy JSON data, czyli przykład tego, jakbyście mieli jakiś słownik, możemy sobie zrobić case i jeżeli metod jest post i kolejny klucz jest data, to wartość tego elementu będzie dostępna dla nas jako zmienna. Czyli nie musicie wszystkiego po kolei sprawdzać. Bardzo fajna sprawa. Tak tylko powiem, że jak czytałem sobie na temat Pythona 3.10, to była informacja, że match nie jest szybszy niż if, więc nieraz ify będą szybsze. Zobaczymy, jak to będzie w dalszych kolejnych wersjach. Soft keywords. Jeżeli ktoś nie wie, czym jest soft keywords, to są słowa kluczowe, które są nazywane jako miękkie, czy nie są tymi twardymi, proste, nie? I wszystko jasne. A chodzi tu o to, że nie są zarezerwowanymi słowami kluczowymi. I teraz mamy po prawej stronie przykład. Do zmiennej match możemy przypisać sobie test. Do zmiennej case, oczywiście tu mam literówkę, powinno być równa się, test 2. I teraz możemy zrobić co? Match case, case match. I teraz mówicie, dobra, ale o co tu chodzi, nie? No to ten match, jeżeli chodzi o to, że mamy taką strukturę, gdzie piszemy match, podajemy kolejny argument i robimy dwukropek, to Python wie, że ten match nie jest używany jako ta zmienna, która była definiowana wcześniej, tylko właśnie jako to słowo kluczowe. Dlatego to jest soft, dlatego że możemy przypisać do tego. Tak samo podkreślnik jest takim soft keywordsem, jeżeli można tak w ogóle powiedzieć. I po na dole przykład, który mamy, match i case, gdzie jako match robimy x sobie w stringu, na przykład i case jest x i printujemy sobie x, a wcześniej podpisaliśmy to jako zmienne w ogóle, tak? I to też zadziała w tym przypadku. Oczywiście jest to dlatego, że wcześniej, robiąc w poprzednich wersjach Pythona, wielu programistów korzystając z regexa, wpisywało jako zmienną na przykład match, wpisywało, nie wiem, jakiś case, raczej ten match częściej się pewnie pojawiał. I to by sprawiło bardzo dużo problemów. Nie sądzę, że to może był jakiś tam jeden konkretny powód do tego, żeby tak było i uznać to jako soft keywords, a nie jako zarezerwowane, no ale tak zadecydowali twórcy i tak to teraz wygląda. Także możecie używać takich zmiennych, chociaż jak popatrzycie na pierwszy przykład, to trochę może was zmieszać, jeżeli zrobicie match case, case match, to nie będziecie wiedzieli, co wyjdzie. Zresztą fajne pytanie na rekrutację. Tu mamy kolejny przykład tego, jeżeli mamy match 0 i case x i zrobimy sobie print x, to teraz byście popatrzyli sobie na to, co jest w zmiennej x i powiecie, aha, jeżeli x jest zerem, to wtedy wyprintuje nam x. Oczywiście to jest błędne myślenie, bo x jest tutaj zmienną, którą przypisujemy właśnie, czyli wyprintujemy nam się x0, czyli jeżeli będzie x nawet, który mamy zadeklarowany wcześniej, nie wiem, 1000, tak, to ten print x i tak się wykona, bo on nie bierze pod uwagę tego, co jest tam w zmiennej. I teraz powiecie, no dobra, ale jak to w ogóle
zrobić, żeby sprawdzić zmienną konkretną. Ale do tego sobie myślę, że zaraz też dojdziemy. To jest przykład tego wildcarda, czyli że możemy, wcześniej przypisaliśmy sobie to do podkreśnik równa się i nadaliśmy wartość. I tutaj w tym przypadku też mamy tak, że to będzie właśnie wartością tym dupa, co było, dlatego że tutaj to nie zadziała tak. Dobra, i co mamy tu jeszcze? Kolejny przykład tego, gdzie mamy x zdefiniowanego. Przykład taki, że ten x znowu jest przypisywany, czyli za każdym razem musicie o tym pamiętać, może to wam trochę napsuć tego. Print x na końcu w linijce siódmej, jak widzicie, jest poza całym blokiem match i zawiera wartość 1, tą, którą była tutaj w tym match. Dlatego jest 0, 1, 2 i potem ona pasuje do tego, co jest 0, cokolwiek 2 i to cokolwiek pojawia nam się właśnie jako przypisane jako x i on jest dostępny dalej w całym jakby bloku kodu, oczywiście w obrębie jakiejś funkcji, jeżeli to jest. No i teraz co mamy? Mamy, robimy właśnie x, 1, y, 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 2 i robimy match 1 i chcemy sprawdzić sobie, czy ten, ta jedynka jest tym x-em na przykład, to co mówiłem jakby wcześniej. Oczywiście tutaj w tym przypadku będzie błąd. Pamiętajmy o tym, że jest to właśnie przypisywane. I teraz co? Jakbyśmy chcieli sprawdzić taką zmienną, to w tym przypadku tworzymy sobie klasę, gdzie mamy x i y i wtedy możemy sobie to sprawdzić. No i w przypadku robienia match 1, x i y i jego wartość tam x-a jest 1, to wtedy faktycznie wyprintuje nam się x. I to jest bardzo, bardzo istotne, to jest coś, o czym myślę, że musicie pamiętać. Tyle z tych switchów i case'ów, meczy i case'ów. Jak z obrazami dockerowymi? Bo teraz się zastanawiacie, dobra, Miłosz, pokazałeś fajne rzeczy w tym Pythonie, spodobało mi się nawet, trochę lipa z tą prezentacją, bo były literówki, ale poprawię sobie, bo jestem przecież programistą, to wiem, że literówki się zdarzają. No ale jak z obrazami dockerowymi? No to jak sobie wejdziecie, jeszcze dzisiaj rano sprawdzałem specjalnie, są obrazy dockerowe Pythona 3.10 dostępne i możecie ich sobie bez problemu użyć. Jak widzicie, Python 3.11 też już się pojawia, oczywiście w alfie 1. Okej, i teraz co z frameworkami? Jak widzicie tutaj, nie wiem, czy korzystacie na co dzień z Django, czy nie, tutaj Python 3.10 jest wspierany od Django wersji 3.2. W poprzednich wersjach nie jest wspierany, więc musicie na to zwrócić też uwagę, jeżeli będziecie chcieli używać tego. No dobra, i co? Fast API widziałem, że wspiera. Nie miałem takiej konkretnej informacji, ale główne biblioteki, które są, składają się na Fast API w ogóle, wspierają Pythona 3.10. Flask także. Czyli można już używać w sumie, nie? Teraz sobie pomyślicie, ale to może jeszcze nie pytania, ale może jeszcze opowiem tylko o tym, że w sumie przechodząc do tego, patrząc na to, co tutaj jest w Django, to jak pomyślicie sobie, ok, Django 3.2, ja mam i mówicie sobie, aha, projekt mam w Django 3.2, to teraz będę mógł sobie go używać przecież tego Pythona 3.10, porobię sobie te wszystkie moje ify, które tam były, zrobię sobie tym z match i case i będzie ok, ale nie do końca tak jest, dlatego że musicie zwrócić uwagę na to, jakich bibliotek używacie i czy te biblioteki już wspierają Pythona 3.10. Oczywiście jak mądrym podejściem jest takie, żeby tego Pythona 3.10 jeszcze nie używać. Raczej jest to do wykorzystania w taki sposób, że nie wiem, robicie swoje jakieś własne projekty, takie powiedzmy w domu, do szuflady i tak dalej, żeby się tym językiem trochę pobawić, tymi nowymi funkcjami, które się pojawiły. Oczywiście przy okazji, to oczywiście tego nie powiedziałem, bo by mi nie starczyło czasu, ale pojawiło się dużo usprawnień różnych i tak dalej, poprawionych, nowych, żadnych modułów nie dodano, tylko były poprawiane, także no, musicie na to mocno zwrócić uwagę i posprawdzać, czy wszystkie te biblioteki, paczki, z których korzystacie, czy one faktycznie wykorzystują Pythona 3.10. Oczywiście za chwilę pojawi nam się kolejna wersja 3.10.1, gdzie będą jakieś poprawki, a na pewno się pojawi, bo już kilka błędów zostało też zgłoszonych. Także myślę, że tyle i oddaję głos do studia.